Dzień dobry. Witamy Państwa na kolejnym webinarium, drugim już z cyklu, nawet nie drugim, bo licząc jeszcze wcześniejsze webinarium, które pojawiały się w tym temacie, webinarium z cyklu, jedną z części cyklu, mianowicie projektowanie instalacji fotowoltaicznej. Ja nazywam się Michał Ściuczyk. Webinar poprowadzę razem z kolegą Jackiem Gnezą, z którym to miałem okazję 2 tygodnie temu również poprowadzić pierwszy webinar z tego nowego cyklu, tak to nazwijmy, odnośnie fizyki zjawiska. Tym razem mamy okazję spotkać się, Jacku, blisko siebie w studio. Już nie musimy być online, przynajmniej między sobą. Tak, dzień dobry. Jacku, co dzisiaj? Porozmawiamy sobie o projektowaniu instalacji, ale w odniesieniu do samych... Do samych palowników. Skupimy się na palownikach i ich roli w projektowaniu. Świetnie. Kilka jeszcze ważnych informacji. Webinaria, jak to dzisiejsze, oczywiście będą odbywać się co drugi wtorek od godziny 8.30 do około 9.30. Ta godzina zakończenia oczywiście jest troszeczkę ruchoma. Będą pojawiać się one również na stronie forum-chronius.pl w zakładce nadchodzące webinaria, to jest w dziale wydarzenia. O e-szkoleniach oczywiście, czyli o webinarach będziemy informować Państwa za pomocą newsletterów wysyłanych mailem. Zachęcamy do subskrypcji biuletynów. No i co jeszcze ważne, agenda cyklu. Na razie to, co Państwo widzą teraz na ekranie, to potrwa do października. To jest tylko pierwsza część. Jesteśmy na punkcie drugim, czyli komponenty instalacji fotowoltaicznej, aspekty techniczne, czyli falowniki. Dzisiaj troszeczkę o falownikach, jak dobierać je na poszczególne instalacje fotowoltaiczne, zarówno komercyjne, jak i te małe domowe. Tutaj widzimy najbliższe webinaria. Koleżanka ze studia, wyślę Państwu na czacie linki do rejestrowania się już na te konkretne 3 najbliższe webinary. Jeszcze raz się przedstawimy. Michał Ściuczyk i Jacek Gneza, firma Fronius Polska. Ja zajmuję się technicznym wsparciem sprzedaży, czyli pomagam instalatorom, zwłaszcza z naszej sieci autoryzowanych instalatorów FSP. A Jacek? Odbieraniem telefonów na infolinii technicznej i wsparciem naszych instalatorów. Czyli wszelka techniczna pomoc. No, czyli myślę, że powiem mało skromnie, jeżeli chodzi o informacje na temat projektowania czy doboru falowników, czy też problemach występujących, no to myślę, nie mogliście Państwo trafić. Drodzy Państwo, zapraszamy również na konferencję dla projektantów, która odbędzie się w maju, dokładnie 19 maja. O szczegółach i przede wszystkim o miejscu, w którym będzie się to działo, poinformujemy jeszcze Państwa. Filmik wyświetlaliśmy ostatnio, więc nie będziemy już sobie zajmować czasu. Musimy wszak przejść do konkretów. Jeszcze bardzo ważna informacja. Będzie konkurs. Jak podczas każdego webinaru z naszego cyklu będzie można wygrać książkę pana Mariusza Sarniaka dotycząca systemów fotowoltaicznych. Troszeczkę może pomoże Państwa wprowadzić w świat projektowania instalacji fotowoltaicznych. Dobrze, Jacku, zacznijmy od przeglądu produktów. Głównie skupmy się oczywiście na falownikach. Króciutki rys falowników. W zasadzie można powiedzieć historyczny. Początkowo oczywiście. Jakieś 2 słowa na ten temat? Zwłaszcza o tych dużych konstrukcjach. To znaczy, no tutaj widzimy ewolucję tych falowników, tak? Widzimy przede wszystkim, jakie mamy duże już doświadczenie w produkcji tych falowników. I możemy zobaczyć sobie, jak te falowniki się zmieniały, jak ich wygląd się zmieniał, koncepcja się zmieniała. No i widać tutaj od pierwszego falownika Sunrise aż po Gen 24. Zwróćmy tutaj uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, która być może rzuca się Państwu w oczy. Mianowicie serię falowników nieprodukowanych. Co prawda, może tak, ja sobie załączę coś do rysowania po slajdzie. Drodzy Państwo, od tej kreski wszystkie produkty, które są po lewej stronie, przepraszam za takie brzydkie określenie, są już produktami nieprodukowanymi. Tutaj chciałbym specjalnie podkreślić uwagę, skupić na tych 3 falownikach. Są to falowniki według jeszcze dawnej nomenklatury nazywane falownikami centralnymi. O
pomijając, że dzisiaj w zasadzie wszystkie falowniki, nawet małe Symo czy Primo nazywane są w nomenklaturze oprócz falowników łańcuchowych, falowników stringowych, również falownikami centralnymi. Natomiast tutaj mamy na myśli to, że są to falowniki duże, dużych mocy, duże gabarytowo. Odeszło się tak naprawdę od konstruowania dużych instalacji komercyjnych w oparciu o takie rozwiązania, głównie ze względów serwisowych i logistycznych. I nagle był przełom, zastępowaliśmy te urządzenia systemami bardzo rozproszonymi. Nawet duże instalacje farmowe budowało się na falownikach Fronius Eco. Natomiast no później znowu się troszeczkę obróciła sytuacja. I ponownie zaczęliśmy wracać do falowników dużych, no bo mamy znowu falownik Tauro, tak? Natomiast tutaj całkowicie zmieniła się koncepcja, ponieważ ten falownik może być zainstalowany przez dwóch techników, a serwisowany przez jedną osobę tak naprawdę. Jego modułowa budowa pozwala nam na to, aby serwis tych falowników wykonała jedna osoba, co było bardzo trudne w przypadku tych dużych falowników centralnych. Więc w zasadzie całą serię naszych falowników rozpoczynamy od urządzeń o mocy tak naprawdę 3 kW, to jest obecnie najmniejszy falownik, a kończymy na 100 kW falowniku Fronius Tauro. Jacku, ten slajd jest tu nie bez znaczenia. On na razie niewiele wnosi. Nie ma tutaj nic o mocach, ale chcieliśmy tu zwrócić uwagę Państwu na jedną rzecz. Jesteś na infolinii bardzo częstym gościem, w zasadzie to Ty jesteś tam organizatorem, a gośćmi są instalatorzy, którzy do nas dzwonią. I z tego, co ja zauważyłem, bardzo często pada coś takiego, jakbyś to mógł rozwinąć. Nie chcę Symo, wezmę sobie Gena. Mhm. No tutaj no, pierwszy problem jest taki, jeśli chodzi o nazewnictwo, tak? No dokładnie. Bo, tutaj falowniki Snap Inverter są przez instalatorów nazywane Symo, co jest po części prawidłowe, natomiast wprowadza pewien chaos, nieporozumienia często, dokładnie. Ponieważ Symo znaczy nie mniej, nie więcej jak falownik trójkozowy. Więc jeżeli się przyjrzymy nazewnictwu nowej serii Genów, też one dzielą się na Symo i Primo. Także te falowniki z serii Snap Inverter. Dokładnie. Tak się o tej nazwie wiele osób zapomina. Pierwsza seria Snap Inverter, nowsza seria Gen 24+. I tutaj mamy Symo, i tu mamy Symo. I w serii Snap Inverter mamy Primo, i w nowej serii Gen 24+. Będziemy mieli falowniki Primo, bo one z tego co wiem do oferty jeszcze, czy już weszły. Według moich informacji jeszcze nie, ale musielibyśmy o to zapytać naszych dystrybutorów przede wszystkim, bo tutaj nie ma absolutnej pewności. Pamiętajmy oczywiście jeszcze, że to nie wszystko w serii Snap Inverter. Tam mamy falownik Eco, o którym dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiamy więcej w kontekście projektowania instalacji i będzie coś takiego dostępnego jak Symo Advance. Tutaj na razie nie ujawniamy szczegółów, o co dokładnie w falownikach serii Symo Advance. Czym one tak naprawdę będą się różniły od serii standardowych falowników Symo. No i kończąc na Tauro, tutaj mamy znowu, i tutaj znowu wkrada się jedna rzecz, pewne pokrywanie się nazewnictwa, bo mamy falowniki Tauro i mamy falowniki Tauro Eco. Podobnie jak w przypadku Snap Inverterów było Eco. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, co dokładnie ten dodatek do nazwy modelowej oznacza. Ale o tym za sekundkę. Jacku, podziałów falowników można by było dokonywać ze względu na wiele parametrów. Tak jest, na moce, na rodzaj tych falowników, czy są to falowniki hybrydowe, czy typowe on-gridowe, off-gridowe też można tak sobie powiedzieć. Czy są jednofazowe, czy są dwufazowe. Tak, z racji na ilość MPP trackerów, no można sobie tych podziałów naprawdę dużo. Skupiając się natomiast na naszych produktach, no to moglibyśmy je podzielić na falowniki jednofazowe i trójfazowe, ale ten podział jest bardzo banalny. Primo jednofazowe, Symo i cała reszta w zasadzie falowników to falowniki trójfazowe, więc podzieliliśmy je bardziej ze względu na ich funkcjonalność, czyli na falowniki hybrydowe. Jacku, coś na temat, myślę, że to większość z Państwa już wie, ale w kontekście projektowania instalacji fotowoltaicznej falownik hybrydowy przyda nam się przede wszystkim do? To są przede wszystkim instalacje domowe lub mniejsze instalacje, bo tutaj mamy falownik Gen 24 10 kW.
To jest największy falownik hybrydowy. Jeżeli chodzi o tą nomenklaturę, bo ten temat też nam tutaj wraca, to trzeba pamiętać, że falownik hybrydowy to nie jest falownik off-gridowy, czyli to nie jest falownik, który montujemy sobie gdzieś na domku w górach, gdzie nie ma w ogóle sieci elektroenergetycznej. Ten falownik po prostu nie jest przeznaczony do takiej pracy. To jest ważna rzecz, którą trzeba przy projektowaniu brać pod uwagę. Ale może pracować w trybie zasilania awaryjnego w ograniczonym zakresie czasu. Tak jest. Dobrze, czyli falowniki hybrydowe przede wszystkim współpracujące z bateriami fotowoltaicznymi, których głównym celem jest zwiększanie tak naprawdę autokonsumpcji. No i teraz falowniki, już wziąłem nawet w cudzysłów określenie domowe. No jest to takie trochę mało profesjonalne, się to wydaje, tak? No bo mamy falowniki do instalacji komercyjnych i mamy falowniki do instalacji, no nie wiem, indywidualnych, jakby to nazwać, na małych domkach. No i tutaj seria oczywiście snap inverter, natomiast poprzednie falowniki hybrydowe są jak najbardziej również falownikami domowymi. Jacku, coś o tej serii, dwa słowa. To znaczy ta seria przede wszystkim wyróżnia się tym systemem montażu, tak, który jest na charakterystycznych takich zawiasach. No, mamy tutaj ten podział, tak jak widać, czyli Primo i Simo. Jak powiedziałeś, no Primo to jest w zasadzie u nas jeszcze z racji obostrzeń, to jest właściwie wycięte do 3 z kawałkiem. Tak, pamiętajmy, że operatorzy nie pozwolą nam zainstalować falownika mocniejszego. To jest myśl skrótowa dosyć mocno, bo tutaj chodzi bardziej o dysproporcję faz. Natomiast mówiąc bardzo w skrócie, operatorzy nie pozwolą zainstalować nam falownika jednofazowego mocniejszego niż 3,68 kW. Tak. No do tego trudno sobie wyobrazić jakikolwiek, no nawet mały warsztat, który nie ma zasilania trójfazowego, tak? Także te falowniki Primo, to rzeczywiście to są takie typowe domowe falowniki, które właściwie tylko na takich instalacjach się pojawiają. Stosunkowo najrzadziej spotykane. Tak, oczywiście. Natomiast mamy z drugiej strony, mamy aż 20-kilowatowy falownik Simo, który już jak najbardziej nawet na bardzo dużych obiektach, w połączeniach z Eco albo jako same falowniki Simo pojawiają się na bardzo dużych instalacjach. No właśnie, bo tutaj się to troszeczkę zazębia. Falownik Simo, my go nazywamy w naszej nomenklaturze Simo małe, Simo duże. Rzeczywiście wraz z mocą od 10-20 kW rosną również gabaryty tych falowników, one są po prostu większe. Natomiast oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby falownik, który tutaj znajduje się w klasyfikacji domowej, znalazł się na instalacji komercyjnej. To się zresztą dzieje bardzo często. Zaraz pokażemy takie zestawienie Simo z innym falownikiem, który pomaga zrealizować na przykład bardziej skomplikowane dachy w instalacjach komercyjnych. Dobrze, no i typowe falowniki komercyjne. Typowe z tego względu, że raczej rzadko spotykane są w instalacjach małych domowych. No nie da się uniknąć tego sformułowania domowych niestety. Dobrze, co my tu mamy, Jacku? To znaczy tutaj mamy przede wszystkim, pojawia się nam falownik Tauro, tak? Więc tutaj już moc skakuje nam aż do 100 kW, więc mamy bardzo dużą moc falownika. No ale jeszcze mamy tutaj z serii Snap Inverter, ten falownik Eco, o którym no, nie należy zapominać, ponieważ on jest bardzo fajny w wielu aplikacjach. On będzie najlepszym rozwiązaniem. Tutaj jeszcze pozwolę sobie, to jest gdzieś tam nasze małe niedopatrzenie. Ta seria falowników, tutaj bardzo przepraszam za brzydkie pisanie, to jest falownik Tauro Eco. I tu jest jedna rzecz. Pojawia się właśnie określenie Eco, czyli Tauro ma swojego Eco i Snap Invertery miały swoje Eco. Już się rzuca pierwsza rzecz w oczy. No ładnie tutaj to zaprezentowałeś i można od razu dopatrzeć się po MPP trackerach, co łączy falowniki Eco. One mają jeden MPP tracker, to jest ich taka właściwość charakterystyczna. No, one są przeznaczone na duże instalacje, gdzie zazwyczaj większa ilość MPP trackerów po prostu nie jest potrzebna, kiedy możemy sobie to w prawidłowy sposób na etapie projektowania zaplanować. Dokładnie. Wtedy mniejsza ilość MPP trackerów
jest naszym atutem. Zaraz to wyjaśnimy dokładnie. Mam Jacku przygotowane do tego specjalne slajdy. Dobrze, przelecimy sobie na kolejny slajd. Oznaczenia modelowe. I tutaj właśnie kryją się kwestie troszeczkę, o których warto wspomnieć. Przykład jednego z falowników oczywiście. Fronius Symo 4.5 myślnik 3 myślnik M, bo tak dokładnie podajemy to w kartach technicznych. Rozszyfruj proszę, o co tutaj chodzi w tej symbolice. Mhm. Więc z takich ważnych rzeczy, które musimy wyciągnąć z takiej nazwy, to jest ta nazwa Symo, o której już sobie powiedzieliśmy, więc stąd wiemy już, że jest to falownik trójfazowy. 4,5 w tym przypadku jest to po prostu moc znamionowa tego falownika. Trójka jest de facto zdublowaniem informacji o tym, że jest to falownik trójfazowy. No tak, ale my wiemy, że Symo jest trójfazowy, na przykład tutaj w nazewnictwie mogłoby się pojawić eko 27.0 myślnik 3 i wtedy ktoś może nie skojarzyć, że eko to trójfazowy, tak. Więc się wtedy tą trójką domyśli, więc po myślniku zawsze fazowość. Tak. Więc tu będzie jedynka lub trójka, tak? I dokładnie. Innej opcji nie ma. No i na końcu M, to najwięcej pytań rodzi, najczęściej. Mhm. No i tu mogłoby się pojawić też litera S. Mamy takie dwie opcje i to należy sobie czytać jako single i multi. I odnosi się to do liczby MPP tracker. Aha, czyli mamy albo jeden, albo dwa. Tak jest. Albo specjalny przypadek trzy. Trzy, dokładnie tak. Ale o tym również troszeczkę później. Dobrze, nazewnictwo mamy wyjaśnione i teraz przyczepmy się bardziej do oznaczenia samego eko. Co to eko dla nas wnosi? Przede wszystkim są to falowniki już stricte przeznaczone na instalacje komercyjne, co Jacku powiedziałeś, natomiast co oznacza samo echo? No tutaj często też rodzą się różne interpretacje tego, bo echo się kojarzy na przykład z ekologią, co również jest właściwym skojarzeniem tutaj. Tak, by jest ekologiczne. Natomiast jeżeli mówimy o projektowaniu i konkretnie o tym falowniku, to są bardziej istotne elementy, na które wskazuje ta nazwa eko. Jest to taki, jak już wspomnieliśmy wcześniej, falownik, który jest pozbawiony pewnych elementów. Chodzi tutaj o DC booster przede wszystkim, czyli zwiększanie napięcia tego wejściowego, które doprowadzamy do falownika. I to przy projektowaniu jest bardzo ważną kwestią, ponieważ te dełki napięcia, które doprowadzone do falownika pozwolą wykonywać mu pracę, pozwolą mu na przekształcanie energii, są dużo mniejsze niż w falownikach snap inverter, powiedzmy sobie, zwykłych. Nie eko. Więc tutaj bardzo ważny jest projekt. Jeżeli chodzi o. Ja w ogóle zawsze mówię wszystkim instalatorom, że każda instalacja, nawet najprostsza, którą sobie gdzieś tam składamy, mimo tego, że zrobiliśmy już dziesiątki dokładnie takich samych w życiu, zawsze warto otworzyć solar konfiguratora, wklepać sobie tą konfigurację i mieć dla samej zasady tą konfigurację potwierdzoną z wyliczonymi napięciami i dobranym palownikiem w ten sposób. Więc w serii Eco jest to szczególnie istotne na etapie projektu. No właśnie, bo samo Eco, wróćmy na chwilę troszeczkę do snap inwerterów, czyli do falowników nie eko. Analizując karty techniczne, nasze informacje na forach czy na stronach, wiemy, że falowniki startują z bardzo niskiego napięcia. Tak? Seria snap inverter z reguły jest to 200 V w moment, w którym falownik się budzi. Potem oczywiście to napięcie może sobie spaść do 150 i falownik będzie nadal pracować, ale na przykład w GEM24+, napięcie startowe wynosi zaledwie 80 V DC. No a do przekształcania DC na AC potrzebna jest prawie 600 V, tak? Tam jest 590, powiedzmy 5. To wynika oczywiście z fizyki. Więc to, co mówiłeś, DC Buster, inna nazwa to jest Step Up Converter, czyli taka przetwornica wstępna, która podniesie nam na przykładzie chociażby Symo napięcie z 200 V do prawie 600. Tak, i to jest przetwornica DC-DC. DC-DC, dokładnie. No ale spójrz na ostatni akapit. Dzięki temu
falowniki mogą współpracować z bardzo krótkimi łańcuchami. Gdyby bazować na fizycznej zasadzie przetwarzania, tworzenia sinusoidy tak naprawdę przy blisko 600 voltach, no byłyby to ogromny kłopot na bardzo wielu dachach, skonstruować tak łańcuchy, żeby one były na tyle długie, zwłaszcza przy słabszych modułach kiedyś, które, może inaczej, słabsze moduły wymagałyby ich większej ilości, mogły się po prostu na dachu nie zmieścić, żeby ten falownik na dzień dobry dostał 600 V. Dzięki step-up-konwerterowi, czy dzięki DC-busterowi, zwał jak zwał, to napięcie zostaje wstępnie podbite, kosztem niestety troszeczkę sprawności falowników. To się wiąże z pewnymi stratami, ale one są z tego, co wiem, poniżej... To są straty pomijalne w sytuacji, gdy po prostu nie mamy innego wyjścia, tak? Bo tu trzeba sobie też jasno powiedzieć, że te instalacje domowe często są bardziej skomplikowane, często są bardziej wymagające pod kątem takim czysto mechanicznym. Wbrew pozorom. Tak. Bo, od instalacji komercyjnej. Bo trzeba gdzieś umieścić te moduły, gdzie nie zawsze mamy dostęp. Jest dużo często przeszkód, których nie możemy się pozbyć. I tu tak naprawdę to jest bardzo fajna funkcja falownika, który nam podbija to napięcie i pozwala przekształcać. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest sposób na obejście pewnych problemów, tak? Więc gdy mamy bardzo dużą połać, mamy na etapie projektowym, właściwie możemy sobie rozplanować to w praktycznie dowolny sposób, no to wtedy nie musimy uciekać się do takiej pomocy, powiedzmy sobie. No dobrze, no to w takim razie wróćmy do samego ECO. Nie posiadają przetwornicy wstępnej DC-DC. Wynikają z tego pewne konsekwencje tak naprawdę. No łańcuch, to co już powiedzieliśmy przed chwileczką, musi mieć prawie 600 V DC. Na instalacji komercyjnej z dużym dachem w hali czy z gruntem. Generalnie na instalacjach komercyjnych, gdzie z samego założenia mamy dużą liczbę tych modułów, tak? Nie stanowi to problemu, żeby w odpowiedni sposób to sobie rozlokować. Jedyny problem, który możemy napotkać tutaj, i to też warto bardzo dobrze sobie zapamiętać to jest jakby prawidłowy tok postępowania na etapie projektu. Czyli podchodzimy jakby do tego tematu holistycznie, bierzemy wszystkie elementy pod uwagę. Ponieważ często też w pracy spotykam się z takim problemem, że ktoś dobrał sobie, powiedzmy, mocowo ilość modułów, wybrał sobie falownik ECO i teraz mamy tutaj pewne widełki zmniejszone, o których już mówiliśmy, i musimy się w nie wpasować. I okazuje się, że ta ilość modułów po prostu nijak nie da się podzielić na równe łańcuchy, tak? No właśnie, bo o tym też za chwileczkę do kolejnego slajdu przejdziemy. Mamy jeden EPP tracker, a równoległość połączeń łańcuchów wymusza na nas jednakowe napięcie, tak. Czyli mówiąc w uproszczeniu, łańcuchy muszą mieć dokładnie taką samą liczbę modułów. To za sekundkę, natomiast wróćmy jeszcze tutaj o tej sprawności, o której mówiliśmy. No ECO w porównaniu chociażby z Symotą sprawność ma wyższą, tam jest zaledwie 1%, gdzieś około, nawet być może troszeczkę mniej, natomiast pamiętajmy, że mogą to być falowniki wykorzystywane na farmie fotowoltaicznej. Jeśli przy 2 MW mocy 1% daje już wymierne rezultaty. No i samo ECO jest też, no nie ma potrzeby po pierwsze budowania w nich przetwornicy DC-DC, więc to też obniża koszty budowy tychże oczywiście urządzeń. No a Jacku, jakie wynikają plusy z tego, że posiadamy jeden EPP tracker? Bo oczywiście są też minusy. W instalacji domowej, jak już powiedziałeś, mamy bardziej skomplikowany dach, część dachu nad garażem, część nad domkiem, część jeszcze gdzieś obrócona pod innym kątem. No tutaj jeden EPP tracker byłby za mało. Mamy instalację teraz komercyjną, mamy ogromny dach hali, mamy grunt i wiemy, że jeden EPP tracker spokojnie nam wystarczy. Pamiętajmy, że chociażby w stop-inwerterze możemy 6 łańcuchów równolegle do tego podłączyć. Ale jakie z tego płyną plusy? Przede wszystkim, znaczy może tak żartobliwie bym powiedział, że tu jest plus taki, że jest pewna praca dla projektanta, tak? Bo to jest instalacja, nad którą tak jak już wielokrotnie tutaj powtarzałem, trzeba się pochylić. Natomiast potem mamy realne zyski z tej naszej pracy, tak, jako projektanta. Na przykład, jeżeli używamy jednego EPP trackera, no to mamy jeden ogranicznik przepięć, tak?
który jest też jakąś częścią, jeżeli chodzi o koszty budowy tej instalacji. Czyli pomimo, że podłączamy trzech łańcuchów na przykład równolegle, ogranicznik jest tylko jeden, bo to wszystko przechodzi przez jeden. Okay. Tak. No przede wszystkim koszty inwestycyjne, tak? Nie tylko jeżeli chodzi o same ogrodniki czy o sprzęt dodatkowy, natomiast jeżeli chodzi o sam palownik, tak? Bo ten palownik też jest korzystniejszy. No i przede wszystkim mamy to, że w instalacjach komercyjnych też powtarzamy to już kilkukrotnie, jeden MPP tracker wystarcza, nawet jeżeli mamy na przykład dwie połacie. A o tym też jeszcze dzisiaj porozmawiamy, nawet w kontekście instalacji domowych, niekomercyjnych, bo tutaj mogą zajść pewne sytuacje, gdzie jeden tracker przyda nam się na dwa łańcuchy modułu. O tym jeszcze za chwilkę. Jacku, taki duet, często spotykany. Z tego, co jeszcze pamiętam ze swoich czasów pracy na infolinii, bardzo często klienci dzwonili. Między innymi tam były pytania, jak to połączyć ze sobą, tak dalej. I tu się dało zauważyć pewną tendencję do wykorzystywania bardzo często Fronisa Symo z Fronisem Eco. Eco 25-27 kW mocy znamionowej, no z Symo od dziesiątki tak naprawdę w górę. Co nam daje takie połączenie? Przede wszystkim, z czego najczęściej się wychodzi, to dobór odpowiedniej mocy inwerterów. Bo tu niekoniecznie musi być to Symo 20, może być to jakikolwiek mniejszy, więc daje nam to duży wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o sam dobór mocowy tych inwerterów. Bo jeżeli chodzi o Eco 27 i 25, no to mamy ten, powiedzmy, dublowanie tych falowników bardzo mocno podnosi nam moc. Nie zawsze akurat możemy sobie na coś takiego pozwolić. I przed pojawieniem się falowników Tauro to był częsty problem. Mhm. Teraz problem jest już mniej spotykany, ponieważ on się nam zamyka do tych, powiedzmy, do mocy 50, tak? Tak jest. I w tym obszarze, w mocach, powiedzmy sobie, od 30 do 40 kilku kilowatów, poruszamy się właśnie w takim tandemie dosyć. Dodatkowo, za pomocą użycia tego Symo, możemy sobie zrealizować problem na przykład nierównych łańcuchów, czyli jak już ktoś wybrał na przykład dwa falowniki Symo, bo i tak się zdarzało, to ratunkiem dla tego instalatora była zamiana jednego falownika Eco na Symo i wtedy po prostu mógł wszystkie moduły sobie podłączyć, więc to nam daje większą elastyczność, jeżeli chodzi o projektowanie. Jeżeli mamy bardzo trudny dach albo w większych instalacjach często zdarza się tak, że jest duża połać, która jest bardzo prosta, natomiast później są jeszcze jakieś dodatkowe małe daszki, które też byśmy chcieli wykorzystać. No i dzięki tym dodatkowym MPP trackerom możemy sobie to zrealizować. No właśnie, czyli robimy sobie taki generator składający się z dwóch falowników, może nie generator, bo generatorem powinniśmy nazywać zgodnie z poprzednim webinarem moc modułów na dachu, ale mamy tutaj moc wytwórczą składającą się tak naprawdę z trzech trackerów dzięki zastosowaniu tego duetu. Pamiętajmy, że możemy sobie też spiąć te falowniki ze sobą kabelkiem i możemy je monitorować za pomocą jednej karty Data Manager, każde falowniki monitorować w ramach jednej instalacji w SolarLabie, to już wiemy. Natomiast tutaj dodatkowo możemy je sobie spiąć i chociażby regulować mocą falowników na wyjściu licznikiem Fronius Smart Meter. Dobrze. No i teraz Tauro i Tauro Eco. Zanim do tego jeszcze przejdziemy, to jest oczywiście na bazie już Tauro, chociaż niekoniecznie, bo taka koncepcja może dotyczyć również falowników, chociażby Eco, dwa podejścia jakby programowo-projektowe do tego, aby rozmieścić falowniki na dużej instalacji fotowoltaicznej. Tak, no to jest system rozproszony i system scentralizowany. To tak jak Michał powiedziałeś, różnica polega na tym, że w systemie rozproszonym te falowniki mamy rozproszone tak, po całej instalacji, czyli mamy moduły, pod modułami najczęściej budowany palownik, no i linią AC, później łączymy to gdzieś w jakiejś rozdzielni. Natomiast system scentralizowany polega na tym, że scentralizowane są te palowniki, tak?
Czyli komórki są w jednym miejscu, fizycznie. Są obok siebie, a z modułu zjeżdżamy sobie przewodami DC. No i tutaj jest skrzynka łączeniowa, tak, przy modułach zamiast falownika i bez konwersji napięcia dalej napięcie w DC doprowadzamy do wspólnego dla wszystkich falowników. Czyli dłuższa strona DC, dłuższa strona AC, tak, i odwrotnie w przypadku systemach rozproszonych. No właśnie, tutaj są bardzo ważne dwie kwestie. W swoim oznaczeniu Tauro, jeżeli weźmiemy sobie znowu tabliczkę znamionową, to oprócz oczywiście mocy falownika, tego, że jest on trójfazowy, znajdziemy jeszcze wariant D oraz P. I tutaj właśnie systemy rozproszone oznaczone są literką D jako direct, czyli bezpośrednio podłączamy łańcuchy modułów do falownika Tauro, czyli posiada on po prostu, najbardziej skrótowo mówiąc, złącza MC4 zabudowane na swojej dolnej ścianie. Natomiast falowniki oznaczone literką P dla systemów scentralizowanych, przypomnijmy tam, gdzie falowniki są wszystkie razem w jednym miejscu, mamy grube dławiki, duże dławiki do przewodów do 90 m², czyli jak mówiłeś, wymaga to łączenia skrzynek, łańcuchów modułów skrzynki DC. To też nam przenosi kwestię zabezpieczeń, bezpieczników. Tak. Mógłbyś ten temat naszym słuchaczom rozwinąć? To znaczy oczywiście w większych instalacjach, czyli gdy mamy trzy i więcej łańcuchy połączone równolegle, no pojawia się nam potrzeba zastosowania wkładek bezpiecznikowych, no które zazwyczaj się znajdują właśnie pod modułami w takich skrzynkach. Chociaż w palownikach Tauro akurat mamy wbudowaną skrzynkę bezpiecznikową. W Tauro D. W tym Tauro, który ma MC4, dlatego że w przypadku wariantu P te bezpieczniki lądują po prostu w skrzynkę. Tak, bo ponieważ w palowniku P mamy już połączone równolegle te jednym kablem, tak jak mówiliśmy, dokładnie. Także no, nie sposób pojedynczy łańcuch wtedy zabezpieczać. Tak? Dokładnie tak. A Jacku, też jeżeli chodzi o wariant prądowy, bo coś się w Tauro zmieniło, jeżeli chodzi o wartość zabezpieczeń. Nie mamy tego slajdu, natomiast chętnie o tym opowiedz. Jeżeli chodzi o maksymalną wartość wkładek, bo tutaj znowu wracamy do falownika D, bo sprawa dotyczy właściwie tylko falownika D, ponieważ w falowniku P no, mamy zupełnie inne prądy, tutaj nie poruszamy się na rzędu 13-15 A. Natomiast tak, skąd w ogóle wyniknęło zamieszanie? Bo pojawiły się na rynku moduły, które mają coraz to większy prąd znamionowy. I większość producentów polowników no, stanęła przed takim wyzwaniem, jak ten prąd po prostu przyjąć do polownika, tak? Jak go przetworzyć. Polowniki Tauro, zamawiane bezpośrednio, czyli przez Tauro konfigurator, dobrana konfiguracja i zamawiane projektowo, mogą być uzbrojone w płytkę, która pozwala na użycie bezpieczników 30 A. Więc to nam pozwala na prąd i MPP do 22 A. Więc mamy znacząco podwyższony prąd i MPP. No i możemy to wykorzystać w falownikach D dla właśnie tych modułów z większymi prądami. Tak. Świetnie. Dobra, to była strona DC, jeżeli chodzi o konfigurację falowników Tauro. Przejdźmy jeszcze na sekundkę do konfiguracji strony AC, no bo tutaj znowu jest mnogość opcji do wyboru. Single core, multi core, Jacku. Tutaj... A to się myli, co niektórym. Tak. To nawet mnie się myliło przez bardzo długi czas. Tak, ponieważ no, tutaj jest... Jeżeli słyszymy single, to wyobrażamy sobie pojedynczy kabel, tak? co jest tutaj mylące. No single core odnosi się do tego, że kabel, który podłączamy do falownika, jest jednożyłowy, tak? Dokładnie. Czyli z fizyki wynika, że jeżeli mamy jednożyłowe kable, no to musi ich być kilka, tak? Stąd też mamy kilka tych otworów montażowych wersji single core, natomiast multi core, no chodzi o to, że jest to kabel wielożyłowy, tak. No i to jakby
ta mnogość tych wyborów wynika z tego, że po prostu na rynku jest wiele rozwiązań. Przez projektantów różnie są dobierane też te kable. I falownik no, musi pozwalać w sposób prosty, fachowy i profesjonalny montaż każdego rodzaju kabla. Tak. No bo tutaj tak naprawdę będziemy jednym grubym kablem, który ma cztery żyły, bo w tym momencie w PE wchodzimy osobnym głównikiem, tak te kable są konstruowane. Przekrój do 240 mm kwadrat, natomiast rozdział tak naprawdę na żyły następuje wewnątrz komory przyłączeniowej w Tauro, czyli reasumując, od tej blachy z głowikami, to tak naprawdę w tym Tauro nie ma żadnych różnic. Tak, tak. Tak, to jest kwestia przepustu. Ja już miałem przyjemność niewątpliwą w kilku falownikach na instalacji, gdzie klient troszeczkę sobie błędnie zamówił, zamieniać, bo oprzewodowanie w ziemi tak naprawdę, bo to była duża instalacja gruntowa, było właśnie jednym grubym kablem, natomiast dławiki w falownikach zostały omyłkowo zamówione w wersji single core. Wystarczyło odkręcić kilka śrub i te blachy po prostu serwisowo podmienić. I w środku wszystkie klemy, wszystkie zaciski wyglądają zupełnie identycznie. Natomiast jest jeszcze jeden wariant. Tu w ogóle się robi fajne zamieszanie z dławikami. I tutaj się już różni troszeczkę budowa w środku. Ma więcej zacisków. Jacek, o co tu chodzi? No to tutaj na slajdzie widzimy... I co to daje? AC daisy chain. Czyli łączenie po stronie AC. Łączenie po stronie AC falowników bezpośrednio ze sobą, tak? Czyli do 200 kW falowniki Tauro, czy to 450, czy 200, możemy sobie połączyć ze sobą. In out. Tak jest. Czyli w takiej pętli, powiedzmy sobie, łączymy sobie te falowniki. No jest to sposób na redukcję kosztów, tak, jeżeli chodzi o kable po stronie AC. No to bardzo fajnie widać, tak? Różnice między instalacjami ze skrzynką AC, instalacje bez skrzynki AC i z wykorzystaniem AC-Daisy Chain, czyli łączenia łańcuchowego strony AC. Bardzo obrazowo tutaj widać, jaką oszczędność mamy na przewodowaniu strony AC. Tak jest. No jest to wyzwanie dla projektanta, żeby w tej mnogości tych różnych opcji po prostu dobrać najlepszą możliwie dla danej instalacji, no bo pamiętajmy, że ten projekt nie tylko ma za zadanie zrealizować poprawnie działającą instalację, ale też ta instalacja musi być jak najlepiej uzasadniona ekonomicznie. No i warto znać te rozwiązania i z nich korzystać. Dokładnie. Dobrze. Zmieńmy teraz temat. Zejdźmy troszeczkę z takiej, powiedzmy, specyfikacji technicznej konkretnych falowników. Wróćmy znowu na ogólne zasady projektowania. Przejdźmy na chwilę do instalacji wschód-zachód. No bo tutaj właśnie. Wiemy już jedną rzecz. Kiedyś tak było, nie wiem, czy to też zauważyłeś, ogólnie podejście, że ten sąsiad, który miał dach dwuspadowy na wschód i na zachód, zazdrościł troszeczkę temu, który ma instalacje na południe, bo się wszystkim wydawało, że instalacje na południe są najlepsze i tak one powinny być wzorcowo budowane. No farmy z reguły tak, choć też nie wszystkie. Natomiast okazuje się teraz, że chociażby krzywa produkcyjna w instalacjach wschód-zachód jest bardziej wypłaszczona, pozwala produkować energię dłużej w ciągu dnia. No jedyny minus tu jest taki, że trzeba, żeby osiągnąć z falownika podobną moc wyjściową, no to musimy tych modułów troszeczkę zainstalować więcej, ale uwaga, do instalacji wschód-zachód wcale nie potrzebujemy falownika z dwoma MPP-trackerami, albo mało tego, poszerzmy trochę to pojęcie, mamy instalację wschód-zachód południe i to też możemy połączyć do falownika, który nie ma trzech, a ma tylko dwa MPP-trackery. Tak jest, no ja się już nawet spotkałem z rozwiązaniami przy trzech połaciach na trzech różnych falownikach, tak, przez instalatorów, którzy nie do końca może sobie zdawali sprawę, jak można by to... No ja wiesz, jeszcze spotykałem z instalatorami, którzy uporczywie twierdzili, że nie powinno się instalować falowników trójfazowych, tylko trzy jednofazowe, więc może idąc tym kierunkiem... No nie, to na pewno nie jest najlepsza... Najlepszy pomysł. Tak. No jeżeli chodzi o instalację wschód-zachód,
No to bardzo słusznie podkreśliłeś, że trochę się nam, powiedzmy, zmienił klimat, jeżeli chodzi o sieci elektroenergetyczne, czyli głównie te szczyty produkcji. No właśnie. Rozmaite problemy najczęściej z napięciem. Ja bym wolał instalację wschód-zachód. W dzisiejszym otoczeniu rzeczywiście tak. I też jakby wracając do całej idei energetyki rozproszonej, jak najbardziej płaska ta krzywa produkcji jest korzystna dla nas, tak? Bo my chcemy dążyć do tego, żeby tą energię użytkować na miejscu, a wiadomo, że łatwiej nam użytkować taką energię, która ma charakterystykę taką bardziej wypłaszczoną. Tak? A nie szczyt wtedy, kiedy jesteśmy w pracy. To jest kolejny problem. Tak, nie mamy akumulatora oczywiście. Akumulator rozwiązuje pewne problemy, tak. Ale nie każdy oczywiście go posiada. No dobrze, i tutaj przechodzimy też płynnie z tego slajdu. O, tutaj są zaszyte oczywiście pewne informacje. Wiadomo, że należy zastosować większe przewymiarowanie. Modułów na dachu musi być więcej niż ten sąsiad, który posiada instalację południową przy tym samym falowniku oczywiście i tak dalej, ale technicznie bardzo, bardzo ciekawy slajd. Mamy dach kopertowy, mamy wschód-zachód i mamy jeszcze jakąś małą połać na południu. Rozwiążemy to falownikiem dwuadaptatorowym. Bez najmniejszego problemu. Jak tutaj widać na slajdzie, no trzeba pamiętać i zdać sobie sprawę z jakby fizyki i podstaw fotowoltaiki, głównie jeżeli chodzi o łączenie równoległe łańcuchów. Trzeba sobie zdawać sprawę, jakie są plusy, minusy takiego rozwiązania i co nam to daje też. Bo to nie chodzi tylko o to, że możemy to podłączyć do jednego FPP trackera, bo często jest też mylnie to interpretowane w taki sposób, że takie równoległe połączenie może być na przykład wtedy, kiedy moduły są na tej samej połaci. To nie jest prawda, ponieważ jeżeli mamy, tak jak na slajdzie, czyli jeden łańcuch wschodni i drugi zachodni, to napięcie podczas dnia będzie się nam utrzymywało takie samo na tych modułach. Dokładnie, jedynie prąd. Jedynie prąd będzie się zmieniał. Natomiast to nie stanowi najmniejszego problemu zarówno dla samego tego połączenia, jak i dla falownika. Ja bym jeszcze rozszerzył ten slajd, jeżeli chodzi o samo to połączenie wschód-zachód, żeby też nie brać się takich rozwiązań na większych instalacjach, na przykład z jednym falownikiem eko, który miałby obsłużyć wschód i zachód. Też bez problemu możemy te łańcuchy sobie w ten sposób zamontować. Tutaj tylko jedna bardzo ważna rzecz. Pamiętajmy o jednej zasadzie. Jeżeli łączymy łańcuchy równolegle, muszą one mieć dokładnie takie samo napięcie, czyli przekładając to na taki prostszy język instalatorski, muszą po prostu posiadać taką samą liczbę jednakowych modułów o tych samych parametrach. Czyli to jest jedyny warunek łączenia wschód-zachód. Dlaczego nie należy łączyć wschodu-zachodu w jeden szereg? No, wracając do tego, o czym tutaj mówiliśmy, czyli wtedy mamy sytuację taką, że prądy będą różne. Tak? W jednym łańcuchu na różnych modułach będą pojawiały się może nie tyle różne prądy, ponieważ one się tam nie pojawią, tak? Natomiast możliwość produkcji tego prądu będzie różna dla tych modułów. No i ten najsłabszy ogniwo będzie nam. Ja bym to porównał do zacienionego łańcucha w jednym modułu, w jednym łańcuchu. Jak wiemy, jeden zacieniony moduł psuje wydajność dopóki tam diody. Okej, jasne, pomijając diody bypassujące czy inne rozwiązania, natomiast jeden zacieniony moduł wpływa na resztę modułów, wszystkie działają tak samo niefajnie. Czyli jeżeli mamy wschód-zachód i połączylibyśmy to wszystko szeregowo, no to zachód jest cieniem tak naprawdę dla wschodu, kiedy słońce jest przed południem i na odwrót. Dobrze, drodzy Państwo, zanim odpowiemy na pytania, zaraz sobie otworzymy listę czatu z pytaniami, chciałbym wrócić do zapowiedzianego tematu związanego z konkursem. Pytanie konkursowe. Pytania nie ma wyświetlonego na ekranie, ale zadamy je. Jacku, co wymyśliłeś na dzisiaj? Pytanie jest takie. Proste, żeby było łatwe.
bardzo proste. Nagrodę, przepraszam, zanim powiemy, nagrodę otrzyma pierwszy użytkownik, który na nasz... Proszę się posłużyć znakiem zapytania do zadawania pytań. Kto pierwszy odpowie na pytanie? Króciutko, jednym dosłownie słowem, ten wygra książkę pana Mariusza Sarniak. Jaki palownik Fronius posiada 3 MPP drakę? Czas, start. Dobrze, już stop. Już mamy 12 poprawnych odpowiedzi i rośnie. Dobrze. No to myślę, że laureata możemy już wyłonić. Odpowiedź tak naprawdę padła również na slajdzie. W trakcie tego webinaru, a jako pierwsza, świetnie, pani. Nazwiska nie ujawnimy, mamy oczywiście wszystkie dane, wiemy, gdzie przesłać książeczkę, natomiast pani Maja, to tutaj, żeby już nie wprowadzać zamieszania, wygrywa dzisiaj nasz konkurs związany z pytaniem na każdym webinarium, gdzie wygrywamy tą oto książeczkę. Dobrze, przejdziemy, Jacku, do pytań i odpowiedzi. Troszeczkę się ich tutaj pojawiło. Odpowiemy na pierwsze pytanie. Jacku, ja je przeczytam, tak żeby wszyscy użytkownicy słyszeli i odpowiedz proszę na to pytanie. Pyta pan Mikołaj. Witam, czy w falownikach Fronius zabudowane jest zabezpieczenie chroniące przed powstawaniem łuku elektrycznego po stronie DC, algorytmy typu AFCI? Tutaj trzeba od kilku słów zacząć. Jest opublikowany draft normy, która mówi o tym, w jaki sposób ma takie zabezpieczenie działać. I Fronius oczywiście się przygotowuje do tego, żeby w momencie wkroczenia tej normy spełniać po prostu te warunki. Pamiętasz, kiedy to się stanie? Wiadomo mi o połowie tego roku. Tego roku, nie? Czerwiec, lipiec, tak słyszałem. Tak. Ma się pojawić norma i EC. Też doszły mi słuchy, że Polska ma być tutaj w czołówce, jeżeli chodzi o to, jak szybko będzie to wdrażane. Jeżeli chodzi o falowniki Gen 24, ta funkcja jest hardware'owo w nich wbudowana. Więc tutaj jest kwestia tylko softowego aktywacji po prostu tej funkcji, która jest już zaszyta w samym palowniku. Będzie to dostępne również w palownikach Tauro. Będzie to wymagało dodatkowego hardware'u, czyli będzie to w solarkonfiguratorze też jako element do wyboru. No i tutaj też pojawiają się te falowniki, które zajawiliśmy na prezentacji. No właśnie, Symo Advance. Advance, tak. To będą falowniki właśnie z hardware'em, który umożliwia realizację tych zadań związanych z wykrywaniem łuku. Świetnie. Dobrze. No właśnie, pyta pan Rafał, czy teraz nie sumuje się mocy magazynu i instalacji? Troszeczkę pytanie jakby odbija się gdzieś o operatorów oczywiście, bo były takie pomysły, żeby, niefajne pomysły powiedzmy sobie od razu, żeby moc baterii fotowoltaicznej łączyć z mocą falownika. Oczywiście w kontekście nowych przepisów netbillingu w zasadzie nie mamy już ograniczenia. Niewiele by to zmieniało, ale może ja chcę zmienić inną rzecz. Możemy dzięki takiemu sumowaniu moglibyśmy, bo ja teraz uprecyzuj proszę, czy to w końcu sumuje się rzeczywiście przez operatorów, czy nie, ale jeszcze jest inny ważny aspekt, mianowicie moc przyłączeniowa. Dokładnie. Tu może być problem. Dokładnie tak. Z tego, co słyszymy jakby z rynku, tak, czyli od naszych instalatorów, to wiem, że są takie praktyki, że rzeczywiście dystrybutorzy sumują tą moc. I faktycznie rodzi to pewne komplikacje, jeżeli chodzi o moc przyłączeniową. Wiem też, że są spory prawne co do tego, co do interpretacji. Natomiast jeżeli chodzi o takie
powiedzmy dane żywe, tak, czyli od naszych bezpośrednich instalatorów, to wiem, że na ten moment raczej spotykam się z taką interpretacją operatorów, że oni to niestety dodają, te moce. Bo oni traktują baterie falownik jako dwie moce wytwórcze. Tak. No i tutaj stąd się biorą problemy. To jest, myślę, że to będzie w jakiś sposób unormowane, ponieważ to jest po prostu, patrząc pod kątem technicznym, to jest nieporozumienie, tak? Ponieważ zwiększanie mocy przyłączeniowej z tego powodu, że mamy baterię, no jest zupełnym absurdem, tak? To jest zupełne niezrozumienie tematu. To jest, myślę, zagadnienie z podobnych niuansów jak to, że właśnie wróćmy się troszeczkę do net meteringu, gdzie granicą tak naprawdę opustu 20 i 30% było posiadanie instalacji 10-kilowatowej i większej. I to właśnie nie 10-kilowatowej, tylko 10-kilowatopikowej, bo znowu była pod uwagę brana moc modułów na dachu, co się ma nijak do tego, że obaj użytkownicy mają dokładnie ten sam falownik. No tutaj można było, powiedzmy, racjonalnie próbować to wytłumaczyć w taki sposób, że to jest, powiedzmy, suma energii, tak, której się spodziewamy. Natomiast na przykład trackery się wymykają całkowicie z tego schematu, tak, więc to no, jakoś trzeba było to liczyć, tak. Operatorzy uznali, że robią to w ten sposób, no i już myślę, że po prostu trzymali się swojej pierwotnej decyzji. No i tak to. A przecież ten, co miał w słuchach, był mniej szkodził sieci energetycznej, dokładnie, bo nie było pików w południe. Tak, a był jakby ukarany większym opustem. Dobrze, jeszcze pyta pan Arkadiusz, czy powiecie państwo coś więcej na temat, jak jeden panel jest zacieniony, to reszta też słabiej działa. To jest może temat, który został poruszony w innych prezentacjach już, tak? Natomiast tak szybko. Jeżeli wyobrazimy sobie obwód elektryczny, który składa się z różnych elementów, powiedzmy sobie źródeł prądowych, mogą to być moduły, może być to cokolwiek innego, w tym jednym obwodzie, w każdym jego punkcie, może być tylko jedna wartość natężenia prądu, tak? Czyli w dowolnym punkcie tego obwodu no, natężenie prądu musi być takie same, ponieważ no, to wynika po prostu z fizyki. No i w momencie, w którym jedno z tych naszych źródeł połączonych szeregowo będzie miało ten prąd mniejszy, no to w konsekwencji w całym obwodzie ten prąd się zmniejszy, no i w konsekwencji moc no, będzie mniejsza, ponieważ no, nie mamy tutaj takiego mechanizmu, żeby sobie napięcie na przykład podnieść na tyle, żeby w jakiś sposób z tego wyjść. To jest zupełnie inne zagadnienie. Więc tak w skrócie chodzi o to, że w takim łańcuchu połączonych źródeł prądowych no, najsłabsze ogniwo determinuje pracę wszystkich pozostałych ogniw. Do momentu oczywiście zadziałania. W przypadku modułu, jeżeli mamy go odpowiednio zacienionego, może zadziałać dioda. Ona wtedy wycina ten moduł. Ten moduł oczywiście nie lubi jego fragment. Lubi jego fragment, tak, bo to jest zazwyczaj sekcjonowane. W tym momencie ten fragment czy moduł nie produkuje żadnego prądu, natomiast ta strata jest wielokrotnie mniejsza od strat, które zachodziłyby w innych modułach, jeżeli ten słabszy moduł by pracował. Dobra, zostały dwa pytania. Na jedno pozwolę sobie odpowiedzieć, bo pytał to pan Michał, zresztą ten temat jest między nami prowadzony i nie dziwię się, że o to zapytał. Czy mamy już wyznaczone terminy kolejnych szkoleń FSB? Tak, panie Michale, mamy. Wrócę do pana z tą informacją na tak zwany brief. Proszę spodziewać się ode mnie telefonu i zajrzeć na nasze forum również, jak też zostanie pan na pewno tym poinformowany, czy państwo ogólnie wszyscy o terminach FSB za pośrednictwem newsletterów. I ostatnie pytanie. Tak, słuszna uwaga pana Łukasza. Właśnie, bo ja wiedziałem, że Tauron troszeczkę tutaj zliberalizował swoje te podejście do tego. Tauron już nie sumuje, nie wiem jak inni operatorzy, magazynu z mocą falownika, natomiast nie może ona być większa od mocy instalacji fotowoltaicznej. No więc jakby kolejny wariant podejściowy do tego zagadnienia. Jedno jeszcze pytanie pana Piotra, jakie prądy maksymalne, tutaj chyba nie odpowiemy precyzyjnie, musielibyśmy prześledzić wszystkie karty katalogowe wszystkich falowników, to się zmienia. Jakie prądy maksymalne możemy podać przy połączeniach równoległych dla różnych modeli falowników?
To jest pytanie, które można odesłać wprost do karty katalogowej, tak? Dokładnie tak. To różni się, jeżeli chodzi o każdy z falowników. Inaczej SYMO 15, inaczej SYMO 5. Dokładnie. Tauro D i Tauro P też będzie tu znaczna. Także to są elementy, które są ujęte w karcie katalogowej. Dodam jeszcze znowu Solar Configurator. Ponieważ to wypada przypomnieć przy każdym tego typu pytaniu. Zawsze, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, albo nam się po prostu nie chce tego sprawdzać, albo nie jesteśmy pewni, albo nawet, ja nawet mówię, jak wiemy wszystko, mamy nawet ręcznie to policzone, to zróbmy sobie ten Solar Configurator, ten raport i wtedy mamy pewność, że nie popełniliśmy po prostu żadnego błędu. Dobrze. Jacku, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Tobie jako inżynierowi wsparcia technicznego za tak konkretne informacje. Myślę, że udzieliliśmy, czasami tutaj piszą nam użytkownicy różne pozdrowienia, różne takie informacje, jakby niezwiązane z pytaniami, nie mogę się szukać więcej pytań, więc myślę, że na tym etapie po prostu zakończymy, nawet wyjątkowo punktualnie się udało tym razem skończyć nasze webinarium. Zapraszamy oczywiście za 2 tygodnie, we wtorek na godzinę 8:30. No i pozostało się pożegnać i podziękować i życzyć Państwu wszystkiego dobrego i owocnej pracy, wykorzystując oczywiście jedyne słuszne, najlepsze falowniki Froniusa do tego, aby móc w zasadzie sprostać każdej instalacji fotowoltaicznej bez względu na projekt. Z mojej strony i z naszej generalnie strony serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Michał Kściuczyk i Jacek Gnoza, firma Fronius Polska. Do usłyszenia i do zobaczenia.